Zdaje się. No masz jakieś pytanie? Jest Andrzej Buk, dyrektor? Tak. Tak Jesteśmy się już, mówi? tak się mówi. Pewnie już nas też ogląda. Jest godzina 18, więc oficjalnie otwieramy to spotkanie podczas 11. Festiwalu Literackiego Proza Poetów, Literackiego Festiwalu imienia Anny Tokarskiej, znakomitej poetki zielonogórskiej. I dzisiaj, 25 listopada, naszym gościem jest Kordian Piwowarski. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Dziękuję doktorowi Januszowi za zaproszenie. Dziękuję dyrektorowi Andrzejowi za zaproszenie na festiwal. Przykro mi, że nie jestem osobiście, ale fajnie, że chociażby w ten sposób możemy porozmawiać o nagich duszach. Właśnie, nagie dusze. Kordian Piwowarski, przede wszystkim reżyser filmowy, twórca, reżyser też wielu seriali, które możemy oglądać, seriali robionych dla telewizji. Też muzyk z taką pasją, która jest towarzyszy tobie od tylu lat. I tę muzykę bardzo, bardzo też czuć w tej książce. Ale zanim o tym porozmawiamy, to chciałbym ciebie zapytać po prostu od samego początku o postać, która chyba przyciąga najbardziej w kontekście tej książki. Wcale nie postać czołową dla tych, którzy jeszcze tego nie czytali. To jest taka informacja, bo poznajemy go, myślimy o Stanisławie Przybyszewskim, o tym szatanie polskiej literatury, którego w tej książce poznajemy przez pryzmat, właściwie oczami trochę rzemieślnika berlińskiego, krawca Berkana. Ale chciałbym ciebie zapytać, bo skądinąd słyszałem w innym wywiadzie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w wywiadzie radiowym z Jakubem Kuklą, że ten Przybyszewski jest z tobą już naprawdę wiele lat. 16 lat? Tak chodzi przy Tak. tobie, tak się szepcze do ucha, coś nam o mnie napisz. Chyba tak musiało być, jak mówisz, bo no, przygoda z Przybyszewskim zaczęła się, kiedy kończyłem szkołę filmową i szukałem tematu, jakiś film, nie? A zawsze wierzyłem w to, że biografie są takim najlepszym źródłem po prostu historii filmowych, bo, no, bo są po prostu, życie pisze najlepsze scenariusze, wiadomo. I szukałem postaci, która by mnie zaintrygowała, która by się nadawała na taki fascynujący film. I tutaj dwie rzeczy się wydarzyły. No, po pierwsze, w moim domu istnieje jakiś taki mit Stanisława Przybyszewskiego, o którym potem pewnie porozmawiamy. I gdzieś właśnie te jego książki tam zawsze leżały. Biografia napisana przez Stanisława Helsztyńskiego, czyli ta taka czołowa biografia Przybyszewskiego, też gdzieś mi się objawiła. No i zacząłem tak wsiąkać w tą postać. No i jak zacząłem czytać tę jego biografię, nie mogłem uwierzyć, że taka postać jest tak, no, przemilczana w jakimś sensie, że po prostu jego życiorys jest rzeczywiście fascynujący pod względem ilości zdarzeń, ilości miejsc, w których on się znalazł, ilości postaci, które spotkał na swojej drodze, które zapłodnił swoimi ideami najróżniejszych artystów praktycznie z całej Europy. No i mnie to tak przytłoczyło, nie? Że z jednej strony to było fascynujące, z drugiej przytłaczające i gdzieś tak, a mimo to chciałem to ugryźć, ale żeby ugryźć taki życiorys, taką postać, no to trzeba znaleźć klucz jakiś. No i szukałem tego klucza no i gdzieś tym kluczem stała się właśnie postać, o której wspomniałeś, czyli tak naprawdę główny bohater tej powieści, czyli prawdziwa postać krawca z Berlina, krawiec się nazywał Władysław Berkan. I znalazłem o nim wzmiankę właśnie w życiorysie Przybyszewskiego, że był taki krawiec, do którego Przybyszewski kiedyś przyszedł i zakupił u niego ubranie. Nie było sprecyzowane, co to było za ubranie. I że ta historia ciągnęła się przez kolejne 24 lata. No i to mnie jakby ubodło. Pomyślałem, o, to jest ta soczewka, którą chyba muszę zastosować, żeby spróbować tego Przybyszewskiego zobaczyć. Tym bardziej, że właśnie mnie ciekawiło, bo to była perspektywa kogoś spoza środowiska artystycznego, nie? Nie perspektywa innego artysty czy osoby bliskiej Przybyszewskiemu, tylko właśnie kogoś zupełnie obcego, bo wtedy z tego dystansu pomyślałem, o, to może wyniknąć ciekawa opowieść. No i zacząłem szukać jakby informacji o tym Berkanie.
Kiedy ja zaczynałem pracę na tym, 2005 rok, to w ogóle nawet jeszcze było tak, że w internecie było, jeszcze nie było wszystkiego w internecie. Teraz już można znaleźć różne informacje, wtedy jeszcze tego nie było i udało mi się wówczas, to też ciekawa historia, w Londynie, do którego pojechałem z moją żoną Anią, tam w bibliotece w British Library znaleźć egzemplarz właśnie pamiętników tego krawca. Bo ten krawiec w 1924 roku, już pod koniec swojej kariery, wydał pamiętnik, wydał swój życiorys rzemieślnika, wydał go na konkurs zorganizowany przez Towarzystwo Socjologiczne. Kto by pomyślał, że krawiec będzie pisał powieść, znaczy powieść, biografię o sobie. Już też to było intrygujące, czyli pomyślałem, o, ten człowiek nie był widocznie tylko i wyłącznie rzemieślnikiem, który dłubał w butach, znaczy w butach, w ubraniach, ale również miał coś więcej, czyli gdzieś mi zaświtało, że ta relacja może być bardzo ciekawa, że ten krawiec również został w jakimś sensie zainspirowany przez znajomość z poniekąd jednym z największych pisarzy młodej Polski, właściwie młodej Europy, bo oni się poznali w okresie berlińskim, czyli jeszcze w okresie, kiedy zanim Stanisław Przybyszewski w ogóle był rozpoznany jako literat, tym bardziej w Polsce. Tak pokrótce zaczęła się ta przygoda z Berkanem. Później jakby idąc dalej poszukiwaniami, a inaczej, w tej British Library nie chcieli mi wypożyczyć tego pamiętnika, mieli jeden egzemplarz, więc musiałem tam sposobem się dostać, sfałszować list dziekana szkoły filmowej, żeby móc przeprowadzić moje badania naukowe. Przychodziłem tam przez tydzień czy dwa tygodnie, przepisywałem ręcznie ten fragmenty tego pamiętnika. Fragmenty, gdzie mogłem dotyczyły bądź właśnie Przybyszewskiego, tych było bardzo niewiele, tych fragmentów dotyczących Stacha Przybyszewskiego, ale też takie dotyczące jakby życia tego krawca, żeby sobie zbudować tą postać. Tam o dziwo w tych pamiętnikach jest bardzo niewiele jego życia takiego osobistego. Jest o jego życiu prywatnym praktycznie są takie szczątkowe informacje i co ciekawe, główno tematem tego pamiętnika są pieniądze. Pieniądze, czyli tak naprawdę ile komu pożyczył, za jaki ubiór nie wziął pieniędzy i czeka na spłatę i tak dalej. Czyli jakby temat długu, który jakby połączył Stacha i Berkana, nie był wyjątkowy w życiu krawca. On był taką osobowością, która właśnie udzielała chętnie kredytów, pomocy finansowej najróżniejszym osobom, szczególnie Polakom, bo on był bardzo takim patriotą przez całe życie, mówię o Berkanie. I właśnie gdzieś pomyślałem, o, to jest fantastyczna perspektywa kogoś, dla kogo pieniądze są bardzo ważne, z perspektywy na kogoś, czyli na Stanisława Przybyszewskiego, który mówił, że pieniądze są wrogiem sztuki. Więc a sam uważał siebie za, jakby to powiedzieć, tego, który niesie sztukę, sztuka dla sztuki, to jest było jego hasło, więc jakby dwa zupełnie przeciwstawne perspektywy na życie, i to mnie zafascynowało. Tak, te postaci, ten dług będzie oczywiście rósł w miarę jak będziemy tę książkę wertować, czytać, kartki będą przewracane i dług cały czas będzie rósł, ale za chwilę do tej relacji Berkana i do Przybyszewskiego wrócimy, ale kontynuując ten tok twojej przygody z Przybyszewskim, ten taki szerszy obraz waszych relacji, myślę też o tym, że wcześniej, kilka lat temu miał powstać film. Jakbyś mógł trochę o tym pomyśle powiedzieć i na ile z tego scenariusza, z tamtego pomysłu czerpie książka, a na ile był to trochę inny jednak zamysł, pomysł na pokazanie tej arcydiabelskiej postaci Przybyszewskiego. No więc tak jak wspomniałeś, to miał być film, był po prostu to mój taki pierwszy odruch, że jeżeli mam opowiadać, to w formie filmu, bo jestem jednak wykształcony filmowo, mój ojciec jest reżyserem, gdzieś ten filmowy świat zawsze istniał w mojej rodzinie, gdzieś taką też miałem chyba wrażliwość, mam nadal, mam nadzieję. W każdym razie miał to być film i scenariusz, w jakimś takim pierwszym właśnie rzucie napisałem scenariusz opierający się na tej idei, czyli na tych dwóch facetach, którzy są połączeni tym długiem, tym płaszczem,
Ale wówczas jednak akcent był położony silniej na Przybyszewskiego. Berkan był tym obserwatorem, był takim narratorem, ale jednak on był tak jakby dochodzącym. To były często takie sceny, gdzie działo się coś z Przybyszewskim i on się tam pojawiał, coś tam załatwił i tak dalej i znikał. I szczerze mówiąc, tam rzeczywiście jakby był pomysł, ale brakowało jakiegoś takiego, teraz z perspektywy czasu, jak o tym myślę, nie? Brakowało jakiegoś takiego silniejszego zwarcia, bym powiedział, między nimi. I zresztą, co wiele osób mi powtarzało, między innymi właśnie Ania Dykczak, moja żona, która sama pisze, jest scenarzystą i dramaturgiem, ona mówiła zawsze, słuchaj, no czy to nie jest za duża historia jak na film? No bo wiadomo, film ma ograniczony czas, ma swoje ograniczenia formalne, gatunkowe. To jest w ogóle temat, który jakby możemy potem chwilę jeszcze o tym porozmawiać. No dlaczego pisać książki, a nie robić filmów w naszych czasach, nie? Bo to za chwilę jeszcze o tym pogadamy. W każdym razie film miał powstać. I to, słuchaj, wydarzyło się w ten sposób, że napisałem scenariusz, którzy wszyscy byli zachwyceni tym scenariuszem. Mówi, jaki wspaniały scenariusz, dostałem nagrody jakieś za ten scenariusz. Producenci zachwycali, wszyscy jakby tacy byli, o, róbmy, 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 ale to był drogi film, bo to jest kostium, bo to jest epoka, bo to jest w bardzo wiele lokacji, wiele postaci. W związku z tym, no, nie tani film, szczególnie jak na debiut, bo to miał być mój debiut. Mówiąc krótko, zgubiła mnie pycha. Chciałem zacząć zbyt z grubej rury i spadłem z tego konia, nawet nie spadłem, co wsiadłem na niego, a koń nie ruszył, bo film no, doszedł do pewnego dosyć etapu nawet bardzo zaawansowanego i tu właśnie też chcę wam opowiedzieć o tej historii dlatego też, bo to jest taka symboliczna trochę przypowieść, związana poniekąd z tą historią. Więc tak, wszyscy mówią świetny scenariusz, a z drugiej strony wszyscy się boją zainwestować. I nagle pojawił się ni z gruchy, ni z pietruchy producent, nieznany nikomu, gdzieś, nie będę mówił skąd, z prowincji, z Polski, który był z wykształcenia lekarzem, czyli takim człowiekiem spoza branży, który powiedział, ja zrobię ten film. A ja mówię, no ale czy pan wie, ile to będzie kosztować? On mówi, nieważne, zainwestujemy, znajdziemy pieniądze, zrobimy ten film. Więc ja nas uskrzydlony, 20-parolatek, pomyślałem, no w końcu złapałem producenta, jakiego, o kim marzyłem. No i z tym producentem poszliśmy do Instytutu Sztuki Filmowej, który rzeczywiście, Instytut dołożył do filmu sporą część pieniędzy, ale oczywiście to zawsze producent musi znaleźć przynajmniej 50% więcej, znaczy resztę. W związku z tym zaczęły się poszukiwania i kolejne fundusze regionalne nam dawały pieniądze. Krakowski, Szczecin, Gdynia. No zebraliśmy dużą ilość pieniędzy na film z tym właśnie producentem. No i zaczęliśmy szykować się do zdjęć, zaczęliśmy robić castingi, zaczęliśmy jeździć po Polsce, nie tylko, ponieważ to miała być koprodukcja, bo, ponieważ temat jest, prawda, interesujący nie tylko dla Polaków, ale też dla Niemców, ponieważ dzieje się akcja w Berlinie, pojawia się bardzo dużo postaci związanych z kulturą niemiecką, pojawiają się postaci związane z kulturą skandynawską, więc również Norwedzy byli zainteresowani. I w związku z tym ja jeździłem, spędziłem 2 lata zbierając pieniądze na ten film, jeżdżąc po całej praktycznie Europie, od Berlina, Oslo i szukając tych funduszy i rzeczywiście entuzjazm był ogromny, bo ta historia inspirowała ludzi. No i na takiej fali takiego entuzjazmu budowaliśmy ten film. Doszło do momentu, że wręcz byliśmy już, mieliśmy obsadę wymyśloną, zaklepanych aktorów z całej Europy. Mieliśmy kostiumy, przymiarki kostiumów już w Czechach, mieliśmy w Babelsbergu ustalone lokacje i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy nagle klops. Klops pod tytułem kierowniczka produkcji dzwoni i mówi, Kordian, nie ma tych pieniędzy. No i więc jakby ciekawostka, nagle ja mówię, ale jak to nie ma pieniędzy? No zniknęły, no nie było, nie ma. No i okazało się, że ten mój producent, lekarz, no wyparowało, no potem sprawa się ciągnęła jeszcze latami, w sensie w sądach i tak dalej, że oddanie tych pieniędzy tym kolejnym funduszom, nawet przestałem już to śledzić, no mnie się serce pękło, film się oczywiście rozpadł, nawet nie zaczęły się zdjęcia. I do czego zmierzam, dlaczego ta historia jest symboliczna, bo ja będąc tym młodym artystą, myślałem, że to ja jestem tym Stachem w tej opowieści, że to ja jestem tym nauczycielem, tym szalonym człowiekiem, który jakby, no wiadomo, tworzy. A okazuje się, że to,
to nie ja byłem, że to ja byłem berkanem, którego ktoś inny tutaj na kasę robił. Więc jakby to taka też ciekawostka, anegdota, ale jakby gdzieś też inspirowała mnie potem już de facto do dalszego pisania, bo oczywiście ta historia w związku z tą przykrą historią związaną z filmem, no to trochę mi opadły skrzydła, zabrałem się za inne tematy i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście, ale ciągle nie dawało mi to spokoju, no bo po prostu już tyle pracy było wykonane. Historia siedziała mi z tyłu głowy, nie mogłem tego zostawić. No i przyszedł teraz w 2019 roku lockdown, wirus, koronawirus i jesteśmy zamknięci wszyscy. No i wtedy znowu moja mądra żona Ania powiedziała: napisz książkę, ty masz talent literacki, zrób z tym coś. A ponieważ ona studiowała literaturę na Cambridge, więc wiedziała, co mówi. I tak zrobiłem. No i rzeczywiście usiadłem, zamknąłem się w budzie na narzędzia i tam wieczorami dłubałem. Wróciłem do tej historii i zacząłem znowu w nią wchodzić. No i udało mi się. Po pół roku pisania stworzyłem jakby tą historię, potem jeszcze kolejne miesiące poprawek. No generalnie jakiś rok pracy mi to zajęło, żeby to napisać. I no główna różnica jest jaka, podstawowa, no taka najprostsza różnica jest taka, no w scenariuszach, w filmach, jak pisze się scenariusz, nie wiadomo, co bohaterowie myślą. To jest podstawowa różnica między powieścią czy inną literaturą. Nie wnikamy w ich wnętrza, prawda? Są didaskalia opowiadające, co aktorzy robią, co bohaterowie robią. To po prostu w filmie człowiek musi domyślać, co oni tam. No chyba, że jest zastosowany zabieg voice-overu, czyli tam głosu z offu, czy domyśli. No ale nie chcieliśmy takich zabiegów stosować. Generalnie to jest ta podstawowa różnica między powieścią i scenariuszem, bo że powieść wchodzi do wnętrza, prawda? Możemy słyszeć ich myśli, możemy słyszeć, czuć ich emocje, możemy przeżywać to, co się dzieje w ich głowach. Czy tak. Tu akurat w przypadku postawiłem silny nacisk na Berkana, na narratora i głównego bohatera, czyli tak naprawdę opowiadamy przez jego głowę, przez jego serce. I jestem strasznie szczęśliwy z tego, jak to się potoczyło paradoksalnie, bo teraz po latach rozumiem, że ten film no nigdy by w 1/10 nie zbliżył się jakby ciężarem i jakby taką no, przekazem tego, co chciałbym opowiedzieć o tym w stosunku do tego, co mi się udało zrobić w książce. W tej książce, mimo że postawiłeś zupełnie akcent na myśli, na emocje, jest wiele no właśnie scen, bo ja trochę myślę o tej książce na sposób filmowy. Ona się w mojej głowie układała tymi barwami, kolorami i scenami, sytuacjami i takimi, myślę tutaj głównie o scenie, przyznaję, scenie w Paryżu u Ignacego Jana Paderewskiego. W tej właśnie scenie ma miejsce taka komedia, znaczy komedia omułek może, no tak, chyba trochę tak, bo jak myślę o tej scenie, to wyobrażam ją sobie w bardzo filmowy sposób, bo można by ją bardzo filmowo też ugrać. Scena, kiedy tam Berkan, główny bohater, przybywa z Przybyszewskim. Jak to zwykle Przybyszewski z tego Berkana chce trochę wykorzystać. I Berkan ma zagrać jego jakby impresario, a Przybyszewski ma udawać tutaj młodego, utalentowanego pianistę i zdobyć pieniądze od mistrza Paderewskiego na swoje dalsze życie, na spłacenie długów. I wtedy pamiętam ten Paderewski, bardzo inteligentny gość, spuszczoną głowę ma i kręci sobie palcem w tych swoich lokach. I wtedy bardzo myślałem o tym, że to jest taka historia, że ten film w tobie mimo wszystko jest. Takich scen jest sporo, ale żeby obronić tą koncepcję literacką, jest też scena tego wtajemniczenia. Scena wtajemniczenia między Berkanem, między Stachem Przybyszewskim, a Dagny, która się dzieje w tej wodzie, kiedy oni... Tak. Chciałem ciebie teraz zapytać o tą właśnie relację, o ten trójkąt.
w jaki sposób dochodziłeś do tych informacji, w jaki sposób budowałeś te historie, bo to, że Berkan się spotkał z Przybyszewskim, to oczywiście jest udokumentowane, ale chciałeś tego Berkana jakoś wprowadzić w tę książkę i wprowadzasz go w ten sposób, że ten Berkan, zadeklarowany katolik, rzemieślnik, człowiek uporządkowany, człowiek, którego od samego początku tej książki właściwie mam do niego bardzo dużo pozytywnych uczuć, bo jest mi po prostu bliższy, jakoś tak, już rozmawialiśmy o tym wcześniej, że mi jest łatwiej, no to jest ten zabieg literacki, łatwiej za pomocą jego takich opomiarowanych, matematycznych oczu oglądać ten świat, niż poprzez te rozwichrzone historie z Przybyszewskim. Ale ten Berkan wchodzi w ten świat Przybyszewskiego, mimo że na początku go ten świat odrzuca, pojawia się ten dług, pojawia się ten płaszcz, który szyje, który Przybyszewski od niego właśnie nie dostaje, tylko kupuje bez zapłaty, więc ten dług rośnie. Ale Berkan staje się trochę w tej książce takim podróżnikiem, towarzyszem Przybyszewskiego, który jednak zakochuje się w jego ukochanej Dagny. I tu się pojawia ten taki trójkąt, który nas będzie trzymał właściwie do ostatnich stron tej powieści. Czyli Berkana, tego rzemieślnika, z tych kart, z tych pamiętników, z tych zapisków arytmetycznych przenosić w ten świat emocji, w ten świat twojego takiego wewnętrznego filmu. No wiesz, to było tak, że badając relacje Stacha i Berkana, tak naprawdę jedynym takim źródłem takich intymnych wiadomości o nich to były ich listy. I te listy zostały zebrane, z listy Przybyszewskiego mam tu zresztą obok siebie, zaraz przeczytam ci fragment państwu, takiego właśnie jednego z listu, który jakby pokazuje jakby tą relację prawdziwą, nie? I generalnie, to są właśnie zebrane listy Przybyszewskiego i generalnie jakby z tych listów chciałem... Znaczy, inspirując się nimi, starałem się stworzyć akcję historii jeszcze na poziomie filmu, fabuły filmowej, przenosząc jakby treść tych rozmów, znaczy rozmów, tych listów na dialogi, próbując stworzyć z tego live action, czyli po prostu mówiąc już o filmach, sceny filmowe, dlatego czasami mówisz, bo to wygląda trochę jak film, czyta się jak film, no bo de facto na początku to miał być film. Ale chciałem tu od razu powiedzieć jedną rzecz, że dla mnie właśnie w tej powieści i paradoksalnie, mimo to, że tam jest dużo akcji, tak jak mówisz, czyli są te sceny, które podążają jedną za drugą, jest taka opowieść dosyć fabularna, dla mnie najważniejsza jest ta część poetycka właśnie, ta, która dotyczy tych ich wnętrza, te sceny, które właśnie mówią coś o nich samych, o tym jakby jak oni się zmieniają, każdy z nich pod wzajemnym wpływem. I dla mnie w ogóle literatura, dla mnie proza, dla mnie w prozie dla mnie najważniejsza jest poezja, o tak bym powiedział. Nawet w tych momentach właśnie... To jest festiwal proza poetów, więc to jest to miejsce. Czyli widzisz, dobrze trafiłem. Więc jakby... To są dla mnie te najważniejsze sceny i tak jak mówisz, ta scena w Toledo, o której mówisz, gdzie oni się w wodzie jakby obnażają przed sobą swoje dusze, no to była po pierwsze najtrudniejsza też scena dla mnie do napisania, ponieważ też gdzieś, wiadomo, w te, jak mówimy o tych sprawach duszy, zarówno Stacha, jak i Berkana, czy Dagny, no gdzieś tam zawsze musiałem posiłkować się moim własnym doświadczeniem, gdzieś musiałem opowiadać też o sobie, no, o sobie też jako w jakimś sensie twórcy, gdzieś też o sobie jako mężu, jako ojcu i tak dalej, więc gdzieś te wszystkie moje emocje też tam musiałem inkorporować, no bo to jest też naturalne, prawda? I żeby coś było wiarygodne, tego no musimy czerpać z siebie. I dlatego też były te momenty zawsze najtrudniejsze, ale oczywiście starałem się, żeby one były jak najbardziej spójne z tym, co wiemy o tych bohaterach, i też z tym myśleniem w ogóle właśnie Stacha, czy w ogóle myśleniem, które się rodziło w tamtych czasach, czyli generalnie myśleniem, które Freud stworzył, z tego myślenia stworzył psychoanalizę. To były te same lata, kiedy Przybyszewski z całą bandą swoich przyjaciół artystów w Berlinie zaczęli zaglądać we własne dusze, skierowali w ogóle wzrok artysty na duszę własną, do środka. Munk, prawda, malował to, co czuł, Stachu pisał o tym wszystkim, więc jakby spojrzenie na siebie samego poprzez pryzmat
dzieciństwa, poprzez pryzmat choroby też jakiejś, bo w ogóle Przybyszewski, o tym zaraz porozmawiamy może, on właśnie uważał, że choroba, czy w ogóle jakieś takie wypaczenie jakiekolwiek jest kluczem do zrozumienia różnych rzeczy, że tylko w takich momentach właśnie halucynacji, czy jakichś momentach zatracenia możemy wyjść poza tą naszą normalną percepcję i zrozumieć coś więcej o samych sobie, bądź o, w ogóle o życiu, o świecie. No ale teraz wracając jeszcze do relacji Berkana i Stacha, to właśnie tutaj w tak a propos tych listów wcale nie jest tak mało. Te listy się przewijają przez całe życie, przez 24 lata z życia Przybyszewskiego. I tak, żeby tak chociażby złapać troszkę ten vibe tej autentycznej relacji, to może przeczytam teraz tutaj jakieś parę fragmencików. 1913 rok, do Władysława Berkana w Berlinie, pisze Stachu. Wie pan, to co pan ze mną wyrabia, to już przechodzi pojęcie ludzkie. W oczach komornika Niemca, którego mi pan ustawicznie nasyła, czytam po prostu zdumienie. Co on ma fantować? Może pierścionek ślubny? Albo lichy zegarek stalowy? Albo może parę mebli, które mi Żyd powierzył na spłaty, na które cierpliwie czeka? I tak dalej. Gdybyś pan jeszcze był biednym rzemieślnikiem, to bym zrozumiał ten bezustanny pogrom, który pan na mnie urządza, ale pan zamożny człowiek. I potem zawsze uderzał w nutę polską, bo zawsze, bo oni byli obaj Polakami, na obczyźnie, w Berlinie się poznali, więc zawsze ten temat polskości gdzieś na końcu wyciągał jako ten, który może go przekonać, by jednak mu odpuścił. I mnie tak przed Niemcami wstyd za moich rodaków, że od ust sobie odejmę i pierwszą ratę w kwocie 10 marek prześlę panu do 1 lutego. No i tak dalej, że jakby ta relacja rzeczywiście się rozwijała w tych listach i ona była fascynująca. I właśnie gdzieś po prostu starałem się przenieść to do powieści w postaci ich rozmów i tych sytuacji. I się gdzieś tym rzeczywiście inspirowałem. No ale oczywiście to nie mogło być tylko opowieść o pieniądzach i o tym długu. On staje się takim symbolicznym długiem. Dla mnie Berkan jest jakby takim uosobieniem poczucia winy, od którego Stachu całe życie uciekał. Bo trzeba tu sobie powiedzieć taką rzecz, że no bo mniej więcej wszyscy wiemy, co Stachu Przybyszewski narozrabiał, mówiąc w cudzysłowie, jak porzucał kolejne kobiety, dzieci i jakby robił to w takiej aurze zupełnej braku odpowiedzialności, jakby zrzucając to potem w tych słowach sztuka dla sztuki, że artysta jest, prawda, ponad normami społecznymi, co zresztą prawda zaczerpnął od Nietzschego, Fryderyka Nietzschego i tak dalej, więc generalnie chciałem powiedzieć o tym, że on uciekał od tej odpowiedzialności, tłumacząc sobie w ten sposób, że świat został stworzony że świat jest stworzony, że dualizm rządzi światem, że jest Bóg dobry i Bóg zły, jest Satan, szatan. Stąd dzieci szatana, smutny szatan mówi na niego i tak dalej, ten jego satanizm się też stąd bierze. I generalnie jakby dlatego nie musimy brać odpowiedzialności za nasze grzechy czy nasze czyny, ponieważ po prostu taka jest nasza natura, bo jesteśmy stworzeni przez tego ciemnego Boga, mroku. Jesteśmy skażeni niedoskonałością od samego początku. Zawsze będziemy niedoskonali. Tak sobie to tłumaczy przynajmniej w tym pierwszych jego dziełach, w tej pierwszej jego no po prostu myśleniu o sztuce i o życiu. Potem to się zmieniło, potem właśnie po latach, po tych największych tragediach, czyli po no, tych tragedii było kilka, no, najpierw popełniła samobójstwo jego pierwsza kobieta z okresu berlińskiego, Marta Feder, z którą miał trójkę dzieci, czwarte było w brzuchu. Później no, Dagny Juel została zamordowana, jakby też poniekąd, to jest też taka bardzo mroczna historia, ona została porzucona poniekąd przez Stacha, wyjechała z kochankiem do Tyfilisu i tam została zastrzelona. No i kolejny dramat był związany z Jadwigą Kasprowiczową, czyli żoną Jana Kasprowicza, która jakby odeszła, zostawiła swojego męża i dzieci, żeby odejść z Przybyszewskim. I te kolejne trzy największe dramaty, bo tam są różne jeszcze pomiędzy, jakby gdzieś tam na tyle mu ciążyły, że na koniec on życia jednak się zmienił. I to też to są bardzo też takie, czy on się naprawdę zmienił, czy to była zmiana taka koniunkturalna, też poniekąd dlatego, że no jego ostatnia żona już po prostu byli jakby skazani na siebie. To oni oboje czuli to odpowiedzialność za ten dramat Jana Kasprowicza, który
Zresztą parę lat później zmarł, przed Stachem Przybyszewskim rok wcześniej, i to poczucie winy już go tak opętało, że już jakby nie było mowy o tym wypaczaniu, bym powiedział. Nie tyle wypaczaniu, co wypieraniu tego, byśmy może powiedzieli w naszych czasach takimi słowami. I gdzieś właśnie ten Berkan dla mnie był takim uosobieniem tego poczucia winy, narastającego w nim, takim przypominaniu mu ciągle o tym, że jednak są zasady, że nie można ich łamać, że to społeczeństwo funkcjonuje i rodzina funkcjonuje dzięki temu, że przestrzegamy tych zasad. I gdzieś ta relacja właśnie tych dwóch przeciwnych perspektyw na życie mnie zafascynowała i jakby o nich chciałem opowiadać, bo wierzę, że gdzieś te dwie potrzeby właśnie, które jakby oni reprezentują, czyli jakby Stachu reprezentuje dla mnie taką potrzebę wolności, ale też i tworzenia, ale też destrukcji, no bo jakby twórczość i destrukcja są twarzami tej samej rzeczy, prawda, tylko dwoma różnymi twarzami, a z drugiej strony Berkan, który uosabia właśnie potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę budowania, nieniszczenia, potrzebę zasad. No i gdzieś w każdym z nas są te dwie przeciwstawne energie i o tym chciałem powiedzieć, o tym, jak one się wzajemnie uzupełniają i jak na siebie wpływają, że ja trochę w to wierzę, że człowiek się zmienia, w ogóle wierzę, że ludzie się zmieniają jednak mimo wszystko i że w tym też jest jakiś taki właśnie ludzki element w tej przemianie naszej i chciałem o tym opowiedzieć, bo na końcu życia jednak Berkan zaczął pisać chociażby dlatego, czyli też gdzieś tam tą poczuł potrzebę twórczości, wyrażania siebie chociażby w taki sposób, jak napisać pamiętnik rzemieślnika. No a Stachu z kolei skruszał pod naciskiem Jadwigi Kasprowiczowej, która mówią, ujarzmiła cygana, jak to mówili o niej. Zaczął pisać, nawrócił się na katolicyzm, wziął ślub z nią kościelny na koniec życia i też, te, też takie trochę właśnie koniunkturalne mi się wydaje, że w momencie, kiedy pierwsza wojna światowa już jakby była przeważona troszkę na szale tutaj Ententy, to wtedy właśnie on zrozumiał, że musi porzucić monachium, musi jakby od tej germańskich swoich korzeni literackich odseparować się, żeby być uznanym w kraju, który zaraz się odrodzi w Polsce i też jakby ta jego literatura też tak właśnie w tą stronę troszkę poszła, już nie był taki buńczuczny, już nie był takim rewolucjonistą na koniec życia, zaczął pisać o swoich polskich korzeniach kujawskich, zwracać na to uwagę i tak dalej, więc on też przeszedł jakąś przemianę i to mnie fascynowało o tych dwóch facetach. Ale pod tą historią wziętą z literatury, wziętą właśnie z tych materiałów, do których dotarłeś, jawi się taka klasyczna, wręcz antyczna historia o pożądaniu, o tym, że często o tym mówimy, zastanawiają się mężczyźni, dobrzy mężczyźni, którzy potrafią być wsparciem dla kobiet, którzy mają wszystkie cechy właściwie takie, które powinny dać kobietom bezpieczeństwo. Uosobieniem tego jest Berkan. Wybierają tych łobuzów. I to jest dla mnie też taka pod tym oczywiście, pod tą historią tej młodej Polski, tego modernizmu, też historia bardzo prosta i taka prastara w tym znaczeniu, że to jest ten trójkąt taki, który odwiecznie gdzieś w naszym myśleniu o miłości, o poszukiwaniu miłości będzie. Ktoś, kto ma właściwie wszystkie cechy, dobre cechy, jednocześnie nie ma tego czegoś, co ma ten Stachu Przybyszewski, który to wszystko przeważa. I dlatego jest ważna ta postać Dagny w tym właśnie trójkącie. Tak, znaczy wiesz, Dagny to też była w ogóle osobowość bardzo ciekawa. Nie? Ona pochodziła z takiej, powiedzmy sobie, mieszczańskiej rodziny lekarskiej z Norwegii. Mieszkali pod Oslo, pod Krystianią. Mieli taki dosyć zamożny dom. Ona miała trzy siostry i była wychowana w takim kulcie właśnie. No była taką trochę wyniosłą osobą, jedyna we wsi chodziła z podniesioną głową, paliła papierosy, wszyscy patrzyli na nią ten i ona była, jakby czuła, że jest stworzona do podbijania świata, nie? I ona marzyła być pianistką, na tej kanwie właśnie wyjechała
do Berlina, celowo miała dotrzeć do Paryża, jednak w Berlinie poznała jakiegoś bardzo dobrego nauczyciela pianina, ale też tak naprawdę poznała tą bohemę berlińską i skandynawską, która już tam wsiąkła w nią, no bo po prostu to ją fascynowało też właśnie ten ruch, że tam się dzieje, że tam było czuć, no, że to jest jakby jakiś taki początek nowego myślenia, bo oni tam się spotykali, tam był właśnie Strindberg, tam był Munk, tam był dr Schleich, to jest też bardzo ciekawa postać, bo to były jakby, on też wpływał na to, że oni, ci artyści nie tylko myśleli o sztuce, ale myśleli w ogóle o człowieku, o tym jak działa mózg, jak działa, zaczęli się zastanawiać nad tymi wszystkimi sprawami, w ogóle te tematy się tam mieszały, w związku z tym była taki kocioł bardzo inspirujący. No i ona oczywiście była muzą tych wielu artystów, była też kochanką bardzo wielu z nich i gdzieś, no i rzeczywiście stworzyła, mówię już teraz o powieści, ten trójkąt razem z Berkanem i ze Stachem, w sensie, że ona była też takim jednym, co mówisz, no tym łącznikiem tych facetów, czyli było to, co ich razem fascynowało, jednego i drugiego, była ona tą swoją innością, wyniosłością, taką w tamtych czasach zupełnie niespotykaną wolnością, jeśli chodzi o kobiety. I rzeczywiście to jest taki antyczny, jak mówisz, schemat trochę, bo też jakby oni, w ogóle Stachu, on mówi wszystko o takich, zawsze mówi o tych pierwotnych sprawach. Bo on właśnie twierdził, że androgyna, prawda, to był jeden z jego podstawowych konceptów, czyli mówił o tym, że jakby człowiek przed podziałem jakby na dwie, na płcie, na kobiety i mężczyznę, był jednością jakby, i on całe życie dążył do tego powrotu, to była jakby ta esencja tej jego myśli, że musimy wrócić do tego połączenia, oczywiście to jest przez to, że to jest niewykonalne, więc jakby za tym to też łączy się z wielkim dramatem człowieka odwiecznym. I też to, że on, prawda, to jego sławne na początku była chuć, czyli pierwsze słowa, to ten Messer, czyli mszy żałobnej, to było jedno z jego najważniejszych dzieł tego pierwszego okresu berlińskiego. On powiedział właśnie, na początku była chuć. I oczywiście jest to obrazoburcze w jakimś sensie, myślę, że do dzisiaj wywołuje być może jakiś wstrząs, no ale to nie chodziło mu tylko o to, żeby wywołać ten wstrząs. O, tam się w tej idei zawiera się jakby cała esencja jego filozofii. Też pamiętajmy, że on był poetą, czyli to jest też jakaś metafora, że tu chodzi o to właśnie, że po prostu, że wszystko sprowadza się do naszej seksualności, do tego pragnienia powrotu do źródła, które jest niemożliwe, i seks jest jakby tym sposobem, jednym ze sposobów na próbę powrócenia do tej idei androgyny. Oczywiście jest to niemożliwe, dlatego kobieta i mężczyzna się zjadają w jakimś sensie, i seks wcale nie jest kojarzony z czymś przyjemnym, wręcz przeciwnie, u niego z czymś destrukcyjnym, zarazem wspaniałym, ale zarazem destrukcyjnym. I to też się wiąże z bardzo ważnym pojęciem dla Przybyszewskiego, mianowicie z pojęciem tęsknoty. Jak się przeczyta jego dzieła, to słowo tęsknota jest chyba najczęściej spotykanym słowem, ale jest to tęsknota nie tylko za miejscem, za osobą, tylko to jest ta tęsknota, bym powiedział, taka pierwotna, taka podświadoma, właśnie tęsknota do tego połączenia, w tą, jak on to nazywał, dwuje jednie. Więc jakby mówimy o sprawach bardzo takich, no, metafizycznych, on opowiadał, i gdzieś dla mnie to ta ich relacja Stacha, Berkana i Dagny też jest jakby odzwierciedleniem troszkę, tak jak powiedziałeś, takiego klasycznego trójkąta właśnie tych pragnień, bym powiedział, nie? I gdzie ona jest jakby pośrodku, ale to też nie znaczy, że ona jest tylko jakby katalizatorem tych doświadczeń tych mężczyzn, bo ona też jest bohaterką. Ona też ma swoje pragnienia, ona też, zresztą Dagny, ona też pisała. Ona też była twórcą, ona pisała dramaty, pisała opowiadania. Oczywiście bardzo była pod wpływem Stacha Przybyszewskiego i bardzo też jakby część swojego życia poświęciła promowaniu jego twórczości w Skandynawii, no ale też była podmiotem. To nie jest postać taka po prostu, no, między dwoma facetami. Nie? Ona jest też bohaterką pełnokrwistą, mam nadzieję, w mojej powieści. I zresztą nie tylko ona, bo jest jeszcze druga postać kobieca, mówię tu o Gabrieli, czyli żona Berkana. To jest jakby troszkę inna historia, bo akurat żonę Berkana musiałem zupełnie wykreować
wymyśleć, ponieważ nie wiedziałem o niej nic, oprócz tego, że była, że mieli rzeczywiście trójkę dzieci, że jedno zmarło i te wszystkie elementy są zawarte w powieści, ale przez to, że nie wiedziałem o niej najmniej z nich wszystkich, musiałem ją najbardziej stworzyć i z kolei w Gabrieli chciałem zobaczyć taką przemianę również kobiety z tego środowiska, powiedzmy, takiego konserwatywnego, która no, odkrywa coś również pod wpływem tej literatury i tych myśli Stacha. Czyli jakby no, wszyscy jakby bohaterowie są jakby powiązani tymi myślami Przybyszewskiego, które ich uderzają, które ich gdzieś tam poruszają ich wyobraźnię, nie pozwalają im być już nigdy więcej tym, kim byli wcześniej. W pewnym momencie Berkan jakby już myśli nawet ironicznie o tych swoich klientach, tak samo ich nazywa jak Stachu mydlarzami, on już nie chce być tym mydlarzem, on już odkrył tą ciemną stronę, ale ona go też jakoś buduje. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi w ogóle o Przybyszewskiego, że jednym z jego takich sił, z jego takich jakby powodów, dlaczego on jest ważny, to jest to, że on seksualności nadał w jakimś sensie tę wartość sakrum, że on przeniósł właśnie ten chuć do tej jakby cytatu z Biblii symbolicznie i to jest bardzo ważne nawet w naszych czasach, bo ciągle temat no właśnie chuci, seksualności, tych różnych skomplikowanych emocji związanych z tym, nawet w naszych czasach, w XXI wieku w Polsce jest tematem tabu. I czyli musimy sobie wyobrazić, jak to musiało działać ponad 100 lat temu. Więc jakby gdzieś jakby ta opowieść, ten trójkąt, o którym mówimy, jest tak jak mówisz, jest takim troszeczkę momentami metaforycznym relacją właśnie tych elementów duszy, chuci, mózgu reprezentowanego przez logiczny świat Berkana. No ale starałem się, żeby jednak to nie były tylko symbole, żeby to byli żywi bohaterowie i tak naprawdę mam nadzieję, że to się przeniosło, że właśnie, że to nie są jakieś takie sztywne figury, tylko że czuć, mam nadzieję, tą atmosferę i taki vibe, bym powiedział współcześnie, tamtych czasów. Strasznie mi na tym zależało, żebyśmy usłyszeli tego Przybyszewskiego, żebyśmy usłyszeli tego Berkana, żebyśmy poczuli te zapachy, które tam oni czuli i co ich wciągało. Taka sensualna strona też mnie bardzo ciekawiła. Wiesz co, na pewno po przeczytaniu tej książki, no dla mnie czy Dagny, czy Przybyszewski, no o Berkanie w ogóle nie słyszałem, to nie dziwota, ale to były postaci gdzieś pojawiające się w literaturze, inspirujące, ale funkcjonowały raczej jak takie figurki szachowe, które mają pewne cechy, pewne funkcje dla literatury, a tutaj w tej twojej książce Berkan od początku do końca na pewno nie jest jednokolorową figurką w tych szachach, tak samo Przybyszewski, bo o ile na początku mam rzeczywiście taką antypatię do Przybyszewskiego, to potem to się bardzo, bardzo zmienia, ponieważ to się też wpisuje to o czym mówiłeś. Berkan potrzebuje Przybyszewskiego, Przybyszewski potrzebuje Berkana. Ja chciałem tylko do Państwa się zwrócić, że można zadawać pytania. Pytanie to jest oczywiście odezwa do tych, którzy oglądają nas live. Potem za kilkanaście minut będzie ten czas, kiedy do tych pytań Państwa sięgnę. Być może ktoś fascynuje się biografią Przybyszewskiego, może ktoś go nie znosi, a może ktoś po prostu oglądał kilka lat temu taki film Baczyński i chciałby porozmawiać z osobą, która, no właśnie, ten świat poetów, ten świat bohemy w tobie cały czas jest. Po prostu może ktoś będzie chciał też na ten temat tych inspiracji literacko-filmowych po prostu porozmawiać. Pojawiła się tutaj przed chwileczką w kadrze przez moment książka, którą masz na biurku. Powiedz mi, czy to jest książka, w której się pojawia autograf Przybyszewskiego? Słuchaj, nie, zaraz ci powiem tak, bo dobrze, bo może, bo chcesz... Okej, okay. Dobrze, to powiem tylko parę słów o ten temat. Najbardziej bym chciał, żebyś tę książkę mi podał przez laptopa. Słuchajcie, drodzy Państwo, dobrze, jak już to wchodzimy, to tak powiem krótko, o co chodzi. Moja rodzina jest poniekąd związana z
wszystkimi. Nie jesteśmy w żadnej takiej bezpośredniej linii rodziną, na szczęście, chociaż w naszym domu, w sensie moich rodziców, tak naprawdę od moich dziadków, od strony taty, moja babcia była Monika Przybyszewska, była malarką, właśnie miała nazwisko Przybyszewska. Jej z kolei ojciec, Zdzisław Przybyszewski, znał osobiście Stanisława Przybyszewskiego. Znali się stąd, to było w tym okresie życia Stacha, kiedy on już z Jadwigą był i właśnie tak się pamiętali po świecie, nie mogli sobie znaleźć miejsca ze względu tego, no bo cały ten skandal we Lwowie, musieli się wyprowadzić z Lwowa, w Krakowie również nie byli akceptowani po dramacie związanym z Dagny. Wylądowali w Monachium, szukali sobie miejsca potem w Polsce, no i właśnie Zdzisław Przybyszewski, czyli mój pradziadek, pomógł im znaleźć mieszkanie w Warszawie. On był młodym inżynierem kolejnictwa, znaczy tam trochę parę lat młodszym od Przybyszewskiego Stanisława i gdzieś ta zaczęła się, zadrzegnęła taka znajomość do tego stopnia, że Zdzisław przez jakiś czas był jego takim sekretarzem, załatwiał za niego różne sprawy, jeździł na pocztę, odbierał pakunki i tak dalej. No i stąd właśnie w moim domu rodzinnym pojawiło się parę egzemplarzy jego książek Stacha Przybyszewskiego, które zwykle po prostu moja rodzina otrzymywała w ramach podzięki, bo zwykle bo też pożyczał pieniądze, ale nie oddawał tych pieniędzy, więc zawsze wysyłał książkę czy coś. I w ten sposób stałem się na przykład właścicielem książki, tutaj, którą Państwu teraz pokażę. Jest pierwsze wydanie dramatu Śnieg z 1903 roku. O, tutaj. I to jest też taka ciekawostka, że te zdjęcia, które tutaj są, to są zdjęcia, one są wklejone w ten tutaj i one są, właśnie zrobił te zdjęcia mój pradziadek, Zdzisław. A tutaj jest dedykacja właśnie Stanisława Przybyszewskiego najzdroższemu stryjeństwu, miłością i wdzięcznością, no bo to właśnie po tych różnych przejściach on podarował im książkę. I jest o tyle ciekawa ta książka, że są tutaj fragmenty, gdzie on coś wykreśla z tego dramatu, bądź podkreśla, bądź próbuje zwrócić na coś uwagę. Wpisał również, kto występował w pierwszym wystawieniu Śniegu. Tutaj na przykład, nie wiem, czy to będzie widać, momencik. O, tutaj zaznaczył coś, że jestem szczęśliwy, że zrobiłem taki piękny obrachunek z całym moim życiem. Fragment zaznaczony przez Przybyszewskiego. Nie wiem, z jakiego względu akurat ten. Są jakieś fragmenty, które wykreślał. Na przykład tu jest jakieś takie ciekawe zdanie. Zaraz Państwu przeczytam. W każdym razie, no jakby do końca życia, jak to prawdziwy artysta, ciągle coś poprawiał. Nic mu do końca nie pasowało tak na stałe. A swoją drogą, jak już mówimy o dziełach Przybyszewskiego, to tutaj postać Bronka się pojawia w Śniegu. Bronka najprawdopodobniej była to, bo generalnie on czerpał garściami z własnego życia, ze wszystkich tragedii, które się wydarzyły. Praktycznie każdy z jego dramatów jest inspirowany jakimiś prawdziwymi, strasznymi zdarzeniami. Oczywiście one są fabularyzowane i kończą się zawsze samobójstwem albo morderstwem. A w każdym razie w przypadku tutaj Śniegu Bronka to jest najprawdopodobniej Aniela Pająkówna, w sensie archetyp tej postaci, czyli Nelly z mojej książki Nagie dusze. I jest to taka postać właśnie kobiety, która oddała pole innej kobiecie, która robiła wszystko z miłości dla tego artysty i na końcu wycofała się. No. I taka też była właśnie historia Nelly, no bo która jeszcze za czasu, kiedy Stachu był z Dagny Juel, ona już się tam wtedy pojawiła jako jego kochanka, one nawet się akceptowały do jakiegoś stopnia, Nelly się zajmowała dziećmi Dagny. W momencie jak Dagny wyjechała do Tbilisi, ona też została z tymi dziećmi, więc jakby była taką opiekunką tej rodziny, oprócz tego, że była kochanką Przybyszewskiego. Potem jak Dagny została zamordowana, Nelly z kolei pomagała Stachowi w okresie, kiedy on był z Jadwigą Kasprowiczową, aby na końcu rzeczywiście tak jak w życiu wycofać się, tak jak w dramacie Śnieg, wycofać się z jego życia, no i skończyła również smutno w Paryżu, zmarła na gruźlicę w samotności, pochowana w nieznanym miejscu do dzisiaj. Ona była też wspaniałą malarką, Aniela Pająkówna, jedną z wielu malarek z tamtego okresu, które właśnie na Montparnasse robiły karierę i dała życie Stanisławie Przybyszewskiej, czyli córce Stacha, która również potem miała dramatyczne życie, które również Państwo pewnie słyszeli.
napisała sławną sprawę Dantona, została też literatką, no niestety uzależniła się od morfiny, w co zresztą Stachu poniekąd ją wplątał, próbując jej pomóc z bólami różnymi, ale ona uzależniła się od tego. No w każdym razie kolejny dramat za dramatem, a Stachu Przybyszewski tak jakby czerpał z tego. I też mówiąc już o tym jego satanizmie jeszcze przy okazji właśnie, mi się wydaje, że ten jego taki prawdziwy satanizm, jeżeli byśmy mówili, nie mówię o tym, że on się interesował czarownicami, gotykiem i tak dalej, ten jego prawdziwy satanizm chyba był w tym, że on po prostu nie tylko czerpał z tych dramatów i opisywał je bez żadnych ogródek, on czasami je przewidywał i opisywał. Tak było w przypadku dramatu Dla Szczęścia, który jakby wyprzedzał w fabule to, co wydarzyło się później z Martą Feder, z jego właśnie pierwszą kochanką. I więc jakby tu był taki, ten taki, wydaje mi się, najbardziej przerażający element tej jego twórczości, który można uznać za jakiś taki demoniczny i profetyczny w jakimś sensie okrutnym. A zarazem to coś czyniło właśnie jego, w tym jego środowisku, zarazem taką osobą jednak, która właśnie idzie bez kompromisów, nie jest takim artystą bezkompromisowym. On rzeczywiście, to jego życie było jego sztuką. To hasło sztuka dla sztuki to jest tak naprawdę życie dla sztuki, czy jakby życie równa się sztuka. No i to jest też ten element, który zarazem jest przerażający o tej postaci, a zarazem jest też takim wyjątkowy, no bo rzadko się zdarza, chyba żeby aż ktoś tak radykalnie traktował własny życiorys jako pożywkę do tworzenia, to biorąc na uwagę te dramaty, które tam się wydarzały. Nie? Powiedz mi teraz takie pytanie trochę z tej książki, a trochę nie, no bo czytając tę książkę, oczywiście czytamy o tej całej historii Berkana i Przybyszewskiego, poznajemy całą Europę końca XIX wieku. Europa jest też ważnym takim bohaterem tej książki, czyli wszystko zaczyna się w Berlinie, później jest ta cała podróż, jest Hiszpania, jest Francja, mamy Lwów, mamy Kraków, mamy Polskę. Ale też oczywiście czytamy jednak debiutancką powieść Kordiana Piwowarskiego. I jak sobie myślę, to jest takie pytanie trochę może, no to jest trudne pytanie, ale zadam je. Gdybyś chciał spotkać na swojej drodze, przeżyć tydzień, nie wiem, w słonecznej Hiszpanii albo w deszczowym Berlinie, tydzień z Przybyszewskim i tydzień z Berkanem, ja wiem, że odpowiesz, będziesz się starał odpowiedzieć tak, żeby nikogo, żadnego z tych dwóch nie urazić. To kogo byś wybrał? Jednak mimo wszystko. Nie, no jednak mimo wszystko bym wybrał Przybyszewskiego. No. W sensie takim, nie to, że go lubię, bo wiesz, bo to już mi takie pytanie, kogo lubię, to już mi zadawało parę osób. Mhm. I wiesz, to ja ci powiem tak, ja po pierwsze wierzę w coś takiego, że ja wcale nie muszę lubić postaci, żeby o niej pisać. Może tak jest w filmach, w naszych czasach szczególnie, że trzeba tych bohaterów w jakimś sensie lubić, nie? Nawet jeżeli to jest zły człowiek, czy tam ten, no to są takie wymogi współczesnego kina, no żeby ten widz się utożsamił, bla, bla. No chyba, że to jest kino bardzo radykalne, artystyczne, typu Lars von Trier czy coś, gdzie jakby generalnie zasady są inne. Ale dlatego też wydaje mi się, że w literaturze te zasady nie są aż takie ścisłe i to, że ktoś nas, że go nawet nie lubimy, bo czy jakby to, że mnie fascynuje, to jest najważniejsze, że on mnie intryguje, nie? Że ja chcę wiedzieć, dlaczego on to zrobił, nie? Dlaczego on był taki? Dlaczego w nim się wszystkie kobiety kochały, które go spotykały? Dlaczego one mu się oddawały? Mimo, że nie był wysokim facetem, rudym, z dużym nohalem. No i tutaj zawsze próbowałem sobie jakby zrozumieć to i spróbować sobie też odpowiedzieć na to. Mi się wydaje, że ważnym elementem właśnie osobowości Przybyszewskiego, dlaczego chciałbym się z nim spotkać, był jego poczucie humoru, które jest bardzo niewidoczne w jego twórczości. Praktycznie jego twórczość jest super poważna i pełna jakichś takich nawiązań starobiblijnych czy jakiejś filozofii wschodu do Schopenhauera, różnych poważnych spraw. A w życiu, jak się czyta na przykład jakieś wspomnienia innych ludzi, którzy go znali, czuć to poczucie humoru. To sam fakt, to co jest zresztą w powieści, że on wszystkich nazywał robaczkiem. Nigdy tak. Nikogo nie traktował poważnie, na wyłączność z profesorem Zygmuntem Freudem. Czy to, że
To jest taka też ciekawa anegdota o nim. Jak był jeszcze małym chłopcem, jeszcze mieszkał w Łojewie, pewnej nocy, to było tuż przed świętami, nie wrócił do domu, już zapadł zmierzch i nie wiadomo było, co się dzieje ze Stasiem. I jego ojciec pojechał do Szymborza, który był nieopodal, tam w Szymborzu mieszkał jego Stacha Przybyszewskiego starszy kolega Jaś Kasprowicz, Janek Kasprowicz. I oni byli kumplami właśnie z dzieciństwa. I on pojechał, ojciec po niego, i wrócił do domu. I matka się pyta: Boże, Stasiu, co ci się stało? Bo on nie miał płaszcza, był zmarznięty, bez płaszcza, bez swojego kożuszka, miał kożuszek taki jakiś podpinany. I matka się pyta: Stasiu, co się stało? A Stasiu mówi tak, co było kłamstwem, zaraz powie, co było prawdą. Stasiu mówi: no mamo, ukląkł przed nią, pocałował w rękę i mówi: mamo, co mogłem zrobić innego? Zobaczyłem biedaka na stacji, nie miałem nic, żeby mu dać, prosił o jałmużnę, oddałem mu mój kożuszek. A co się stało w rzeczywistości? On właśnie z tym Jankiem Kasprowiczem razem bawili się na zamarzniętym małym gople. I Stasiu wpadł pod wodę. Lód pękł, on wpadł. I ten płaszczyk, który on miał na sobie, on tam utonął, bo wyciągając go, ten widocznie wyciągnął go bez płaszczyka. Jaś Kasprowicz go wyciągnął, Janek. I w ogóle ta historia bardzo mnie też zainspirowała do pisania tej powieści, bo tutaj też jest ważnym elementem właśnie ta relacja z Kasprowiczem, która dla mnie jest takim bardzo symboliczną relacją dwóch facetów, którzy się znają od dzieciństwa, gdzie zawsze ten jeden, ten młodszy, czyli Przybyszewski, patrzył na tego starszego z jakimś takim uwielbieniem. On go fascynował, Janek Kasprowicz, bo nie tylko, że był starszy, to pięknie pisał już wtedy, w tamtym, jak był jeszcze chłopcem. I z kolei ojciec Przybyszewskiego zawsze, który był nauczycielem, zawsze mówił: patrz na Janka Kasprowicza, jaki on jest zdolny, z niego coś będzie, porządny chłopak, on idzie do gimnazjum. I zresztą to była też inspiracja, żeby wysłać też Stasia Przybyszewskiego do gimnazjum. Oni mieli aż 9 dzieci, w sensie rodzina Przybyszewskich na wsi, więc oni wybrali tylko Stacha, żeby studiował. Widocznie czuli mimo wszystko w nim jakiś potencjał. I go wysłali do gimnazjum w ślad jakby za Jankiem Kasprowiczem. I gdzieś ta relacja tych dwóch chłopaków, która później, lata później przeradza się w taką dramatyczną historię, jest dla mnie taką jeszcze połączona tym płaszczykiem, bo ten płaszczyk, który utonął w tym jeziorze, a potem ten płaszcz, który jakby ten Stach unosi, jest jakimś takim symbolem. I potem zresztą to jest prawda też, prawdziwa historia o tym, jak się spotkali po latach Janek Stachu z Jankiem Kasprowiczem, że Stachu oddał mu ten płaszcz. Ten płaszcz, który zakupił u tego Berkana, który przez tyle lat nosił, który ten oddał mu w takim symbolicznym jakby geście. I to było taki z jednej strony taki gest pod tytułem: ty jesteś królem, ty Janku Kasprowiczu, ty noś ten płaszcz, ty jesteś większy ode mnie, a zarazem gdzieś taki też gest taki oddaje ci wszystko, cały ten ciężar, który noszę na sobie, ten ciężar artysty, tego gorszego artysty, bo on się zawsze w stosunku do Kasprowicza sam siebie, znaczy Kasprowicza wywyższał, zawsze mówił, że jesteś większym artystą ode mnie. Zawsze publicznie to powtarzał, pisał o tym wielokrotnie. Chyba w to wierzył. Akurat myślę, że on akurat szczerze w to wierzył. Tak jak niektóre rzeczy, które Stachu mówi, nie warto w ogóle wierzyć, bo on, jak mówi Boj Żeleński, za każdym razem tą samą historię opowiadał w dwa różne sposoby. Nigdy nie opowiadał tej samej historii w tak samo. Zawsze, mówiąc krótko, zmyślał. W związku z tym akurat ta historia związana z Kasprowiczem jest prawdziwa i dla mnie była jakimś takim symbolem takiego też opowieści o jakimś sensie o zazdrości, która jest też, bo on mu zazdrościł tego talentu Jankowi Kasprowiczowi, która z jednej strony właśnie prowadzi tego dramatu, ale zarazem, jak w sensie dramatu z żoną Kasprowicza, ale zarazem prowadzi też jakby jest siłą, jest motorem. Ta zazdrość, bo on ciągle widział tych większych, bardziej jakby docenionych artystów wokół siebie, Strindberga, Munka, Paderewskiego, Kasprowicza i tak dalej, i tak dalej. I zawsze był tym takim jakby z tej niższej ligi, on się tak czuł, nie? Czuł się taki, on miał kompleks po prostu, miał jakiś kompleks. A zarazem ten kompleks go pchał. Z jednej strony pchał do tego, żeby tych swoich mistrzów w jakimś sensie upokorzyć, czyli zdobyć ich kobiety, bo to, co on potrafił, a z drugiej strony
gdzieś to był jakiś taki rodzaj właśnie zazdrości, która gdzieś znajdowała jakieś takie emanacje w ten sposób, ale z drugiej strony on ich inspirował. Przybyszewski. No, zarówno Munka, to jest wiadomo, widać w jego obrazach, Strindberga też, pojawia się takie postacie inspirowane Przybyszewskim w dramatach Strindberga po tym okresie berlińskim, więc jakby fascynująca osobowość. No. Tak, zdecydowanie. Wiesz co, pomyślałem sobie w kontekście Przybyszewskiego jeszcze o takiej jednej historii. Przybyszewski jest oczywiście bardzo ważną postacią dla ciebie. Tak jak przed chwilą wspomniałeś, no spędziłbyś z nim trochę czasu. Ale to też jest, jeżeli chodzi o naszą literaturę, tak z ręką na sercu, to Przybyszewski, no tak, miał ten kompleks i ten kompleks też się trochę przebił w to, że my Przybyszewskiego wiemy, gdzie to światełko mniej więcej Przybyszewskiego jest, ale nie znamy dokładnie jego twórczości. On się nie przebił, nie stał się kanoniczny. On nie ma takiego, nie ma takiej pozycji, umówmy się, jak inny wielki, ten ciemny autor, nie wiem, myślę o Witkacym, tak? Który przyszedł na świat nieco później, no ale został bardziej. Jak myślisz, z czego to może wynikać? Ten Przybyszewski się nie przebił, tylko i wyłącznie z tego, że pisał dość osobliwym językiem i jednak cały czas mu brakowało do tego kogoś, do tego Kasprowicza, do tego Strindberga. Z czego wynika i czy jest szansa, żeby tego Przybyszewskiego bardziej... No oczywiście taką szansą jest twoja książka. No mam nadzieję. Ale co takiego jest w Przybyszewskim, że on jeszcze nie jest w tych kanonach, w tych podręcznikach tak obecny, w tej naszej świadomości? Tak, znaczy ja myślę, zawsze często się na to zastanawiałem. Myślę, że po pierwsze tak, on, te najciekawsze jego dzieła były pisane po niemiecku. One są w Polsce praktycznie nieznane. W Polsce znamy rzeczy, które są tak naprawdę od jego powrotu do Polski. To są dramaty i tak dalej. I ich naprawdę ta wartość już literacka nie jest taka ciekawa, inspirująca, jak była tych pierwszych nowatorskich, powiedzmy sobie szczerze, nawet na gruncie właśnie literatury europejskiej, dzieł, jakim był na przykład Totenmesse, gdzie on po prostu jakby troszeczkę wyprzedził to, co potem się wydarzyło w literaturze, czyli jakby taki nurt pisania takiego automatycznego, tak jakbym powiedział, pisania takiego, gdzie po prostu wszystko jest taki eklektyzm myśli, to jest taki właśnie strumień świadomości, nie? I te pierwsze dzieła były takie i one rzeczywiście zarazem w formie były fascynujące, bo to były takie poematy, rapsody, bym powiedział, a zarazem w tym treści, że on właśnie tam nasiąknięty tymi myślami z najróżniejszych źródeł, ze strony medycyny, inspirowany architekturą gotycką, bo on się fascynował gotykiem, czy właśnie darwinizmem, myśleniem nowym o teorii Darwina, czy Schopenhauerem, czy to, on to wszystko w jego literaturze się gdzieś tam mieszało, w tej pierwszej literaturze i to było fascynujące, mi się wydaje. Jak ja to dzisiaj czytam, to rzeczywiście to jest, to się da czytać. To się da czytać i to jest nadal ciekawe i inspirujące. Potem ta jego literatura rzeczywiście jakby tak straciła na sile, szczególnie ta polska. Wydaje mi się, że on się nie czuł tutaj swobodnie. Wydaje mi się, że on to przeczuwał. On nie chciał wrócić do Polski, bo on mówił, sam to mówił, w Polsce nie zrozumieją mojego dzieła. Polska nie jest gotowa na to. W jakimś sensie rozumiem go, ponieważ w Polsce były inne tematy. Polska, będąc pod zaborami, wiadomo, była po prostu romantyzm polski, prawda? Był też inny niż romantyzm w Europie, ponieważ był skupiony na tematach walki o niepodległość, jakiś taki był mniej metafizyczny, bardziej skupiony na tych tematach narodowych. Tak, ale mimo to, że on był w jakimś sensie metafizyczny, no bo cały mesjanizm polski, o którym pisał Mickiewicz, tak dalej, to są niby jakaś rodzaj metafizyki, prawda? Ale tak jak mówisz, to służyło to czemuś, prawda? I my rzeczywiście, potem był pozytywizm, który też służył jakiejś sprawie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby mam, szczerze mówiąc, wrażenie, że do dzisiaj jest troszkę tak, że w Polsce sztuka taka, która nie służy jakiejś sprawie, nadal jest jakimś marginesem. No, to, co się dzieje, już nie mówię w kinie, to już to w ogóle po prostu tylko gatunkowość jest, tak naprawdę moim zdaniem współczesne kino to jest jak
hipermarket, gdzie masz po prostu alejki. Tu masz alejki z mięsem, czyli z horrorami, tu masz alejki ze słodyczami, z komediami, tu masz warzywa, czyli tam romanse. Generalnie jakby, i tam jest też alejka kino artystyczne, do której nikt nie chodzi, ja tam 5 osób na krzyż. I wiesz, jakby i coś takiego się stało w naszych czasach i tu też nie ma miejsca na taką właśnie, na tą alejkę taką, znaczy jest miejsce, ale tam nikt nie zagląda do tej alejki. Alejki metafizyki, która jest po prostu trudna do zrozumienia i taka w sumie pesymistyczna, egzystencjalna, no bo tak naprawdę to jego pisanie jest zawsze bardzo pesymistyczne w efekcie. Mówi jakby, to jest taka schopenhauerowska myśl, nie? Nie ma wyjścia z tego tragedii, tego życia. Jedynym wyjściem jest śmierć. I jakby no też jakby w momencie, kiedy on wrócił do Polski, już było zapotrzebowanie na inną literaturę. Już modernizm przeminął, Polska powstała, trzeba było opowiadać o innych sprawach. I on się zagubił w tym. I ten, wydaje mi się, że dlatego też ta jego polska twórczość słusznie jest taka zapomniana, bo ona nie jest wcale taka nowatorska i fascynująca jak ta początkowa niemiecka. Gdzieś jest też może w tym wszystkim jakaś karma. Jednak, że zobacz, to jest też takie, śmiałem się z tym kiedyś tam z kimś, że jak historia kładzie zawsze Przybyszewskiego obok Kasprowicza. Nie, że jak jest ulica Kasprowicza, to zaraz jest ulica Przybyszewskiego w wielu miastach, są nawet skrzyżowania. I jakby gdzieś ta karma nadal jest. Jak byłem niedawno, karma za te jego czyny, nie? Jak byłem niedawno na jakimś takim przejeździe po Inowrocławiu, po tych jego ziemiach kujawskich i tak dalej, to jest też takie symboliczne. Dom, w którym umarł, nie istnieje. Leży tam jakiś kamień taki symboliczny z jego imieniem, nazwiskiem, że tu zmarł Stanisław Przybyszewski. Tablica jest urwana, nie ma tego napisu. Gdzieś tam w jego dom, no generalnie jakby ta zła energia, którą on gdzieś ze sobą zostawił, nie jako artysta, tylko jako człowiek po prostu, gdzieś jakby też go prześladuje. Oczywiście teraz mówimy o takich zupełnie nawiedzonych sprawach metafizycznych, ale coś w tym jest i też jakby rozumiem, że nie ma, to nie jest właśnie taki literat, który właśnie wyciąga się go, żeby przeczytać jakiś piękny fragment poezji, przy jakiejś okazji, czy się wraca do niego, tak jak do Norwida, czy do innych wielkich pisarzy, bo zawsze jest jakiś powód. No, no tutaj to byśmy wspominali dramaty, nie? Tak. Więc mówiliśmy ostatnio, rozmawialiśmy na ten temat. Ja zresztą miałem taki pomysł, żeby czytanie dramatu poprzedzić to spotkanie nasze czytaniem dramatu Przybyszewskiego, ale też doszliśmy do wniosku, że te dramaty nie przeszły próby czasu. Trudno jest dzisiaj wrócić do Przybyszewskiego w teatrze, gdzie na przykład Witkacego a i owszem się wystawia. Ale chciałbym Państwu jeszcze raz zarekomendować właśnie tę książkę. Niech Państwo zwrócą uwagę na ten kolor, na ten dominujący kolor. Niektórzy go skojarzą z karmelem, niektórzy go skojarzą, no oczywiście będzie się kojarzył z tkaniną, z kolorem tkaniny, z której wykonał krawiec Berkan ten właśnie płaszcz, który okrywał Przybyszewskiego, no a później w finale książki dowiadujemy się, że również Kasprowicza. Niech ten kolor z Państwem zostanie i zachęci do przeczytania. Myślę, że to jest też kolor, który kojarzy nam się z takimi wakacjami. To jest bardzo ważny wątek w tej książce. To wyławianie bursztynu z piasku i wody. Ten fragment pojawia się dwukrotnie w tej książce i też wraca jak taki znak wodny tej historii. Niech ten kolor Państwa zachęci do takiej podróży do środka tego świata, tej Europy przełomu XIX i XX wieku. Książki są dostępne w naszej bibliotece. Czekamy w komentarzach pod tym naszym spotkaniem i na pewno każdy, kto będzie zainteresowany tą książką, będzie mógł ją u nas nabyć. Mam też, nie widzę pytań, cały czas czekam na Państwa pytania, bo powoli zmierzamy do końca. Wspominałeś o tym, że masz pewien pomysł na to, co zrobić dalej z tą historią. Czy tam jeszcze nie wycisnąłeś w tej powieści wszystkiego? Jaki to jest pomysł? Jakbyś tak chociaż trochę mógł zdradzić,
Znaczy, Państwo, to jest tak, że jak już poczułem bakcyla pisania, w sensie literatury, tak jak teraz przy tej książce, to trudno jest wrócić do pisania scenariuszy, do takiej działalności literackiej nie do końca, bo ono to jest taka jednak funkcjonalna, prawda, forma, która potem jest przerabiana na film, zupełnie co innego. Więc jakby już poczułem tą potrzebę tego, a po drugie te duchy, no jakby wczoraj też mówiliście o duchach w czytelni dramatu i gdzieś te właśnie duchy, jak się raz już je uwolni, to one gdzieś tak krążą. I gdzieś tak poczułem, że przez to, że uruchomiłem, szczególnie myślę teraz o duchach, o postaciach dzieci Przybyszewskiego, które on sam traktował per noga, porzucał je i tak dalej, i tak dalej. Część z tych biografii, tak jak Stanisławy Przybyszewskiej, czyli córki Anieli Pańkównej i Stacha, to są znane historie, ale są bardzo dramatyczne dzieje trójki dzieci z innej relacji i chyba opowiem o nich, bo czuję, że coś takiego, że jakby takich obudziłem, ale nic o nich nie powiedziałem i chyba jestem to winien tym osobom, szczególnie, że nie wiadomo, gdzie spoczywają i co się z nimi jakby stało. I to jest takie, będzie kolejne jakby takie wyzwanie też researchowo-dokumentacyjne, które mnie fascynuje w przypisaniu właśnie biografii, w ogóle prawdziwych historii, że to jest rodzaj takiego dochodzenia, poszukiwania troszkę detektywistycznego. Nie wiem, czy to będzie rzecz, którą zabiorę się od razu teraz, ponieważ to jednak grzebanie w tych smutnych historiach jest strasznie też, kosztuje dużo. Pamiętam, jak abstrahując od tego, jak robiłem film o Baczyńskim, to właśnie było takie zarazem wspaniałe doświadczenie, a zarazem strasznie traumatyczne, może nie traumatyczne, ale no przykre, ciągłe powracanie do tej śmierci, do tych smutnych spraw. Ale z drugiej strony no, trzeba opowiadać o takich rzeczach, no, w sensie o rzeczach, które poruszają i nie są łatwe, niekoniecznie są łatwe, prawda? Więc Mamy pytanie od pani Beaty. Pani Beata pyta, czy jest jeszcze ktoś, kto pana fascynuje poza rodziną Przybyszewskiego? Tak, pani Beato, są takie postacie, są też inne historie, które chciałbym opowiedzieć. Jest taki jeden fascynująca osobowość, Kurt Gerron, to jest taki reżyser żydowskiego pochodzenia, który miał niezwykły też życiorys. Być może kiedyś o nim opowiem. Nie, są oczywiście, to Przybyszewscy po prostu wyniknęli z tej chyba relacji rodzinnej i po prostu gdzieś z tej bliskości, ale to jest taki temat rzeka, no tak jak mówię, o Stachu jeszcze można było opowiadać, ale już jakby z nim załatwiłem. Teraz być może jeszcze pójdziemy dalej, ale jak najbardziej inne osobowości będę brał pod uwagę. Kocham Zakopane, kocham ten temat również, mam tam coś na ten temat. Na Śląsku też się coś znajdzie, więc będę jeszcze, mam nadzieję, pisał. Ja chciałem ci bardzo podziękować za to spotkanie i mam nadzieję, że uda nam się kontynuować to spotkanie też w takim zwyczajowym rytuale bibliotecznym, że przyjedziesz tutaj do nas do Zielonej Góry i będziemy mogli po prostu o tej książce jeszcze rozmawiać, bo jest o czym. To jest też ciekawe, że dzisiaj pisarze, ostatnio słyszałem nawet taki wywiad, często pisarze wybierają właśnie, aby opowiedzieć o swoich fascynacjach, o biografiach ludzi, za którymi podążają, którzy to ludzie wyznaczają im ich patrzenie na świat, właśnie wybierać tę drogę fikcjonalną, czyli trochę pozwolić sobie na taką podróż zmyśloną, oczywiście opartą o fakty, bo ty trzymasz się dat bardzo skrupulatnie. Ten Berkan dokumentuje to swoje, dokumentuje życie Berkana i tymi datami znaczysz tę książkę, ale jednak z jakiegoś powodu wybrałeś tę formę literacką, fikcyjną, a nie na przykład nie napisałeś książki popularno-naukowej o Przybyszewskim. Więc tą drogą dzisiaj coraz częściej ludzie idą. Być może to jest taki klucz do tego, żeby ten bursztyn gdzieś nas poprowadził tą właśnie drogą. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję Janusz, dziękuję Państwu. No i dziękuję w ogóle Bibliotece Norwida za ten przemiły pomysł, za zaproszenie.
Polecam książkę, drodzy Państwo. Myślę, że będzie to dla Was przygoda, bo tak jak mówiłeś, jest to też podróż i szczególnie w tych czasach, kiedy często jesteśmy zamknięci, fajnie jest wybrać się w jakąś egzotyczną podróż w czasie. To będzie właśnie taka przygoda. Nie jedna podróż w czasie w tej książce. Zachęcamy serdecznie jako Norwid. Zapraszamy do komentowania jeszcze, kto chciałby nabyć egzemplarze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dużo zdrowia. Dziękuję nawzajem. Cześć, pa, do widzenia. Cześć. Pa. Hej.